kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie o perfumach tropikalnych. Dalszy ciąg takich odcinków właśnie tutaj letnich. Ja chciałam przedstawić Wam cztery zapachy takie tropikalne właśnie na tropikalne lato, albo jak wybieracie się gdzieś na taką pojną wyspę i chcecie mieć takie nuty właśnie kokosa, takie bardzo świetliste, bardzo ceniczne, bardzo akwatyczne, więc dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek. Pokażę Wam takie rarytaski, których wspomniałam, no ale może nie pamiętacie, a będą zebrane w taką grupę. Powiedzieć dzisiaj, zabiorę Was na tropikalną wyspę z zapachami, które Wam chcę przedstawić, takie top 4 zapachów, które ja posiadam i właśnie, które kojarzą Wam się z wakacjami, tropikalną wyspą i taki tematyczny wątek tam jest. Pierwszym zapachem będzie mój kochany Mediterranean Honeysuckle from Estee Lauder, ale to jest wnuczka Estee Lauder Erin. Bardzo fajne zapachy, które można ze sobą lajerować i tworzyć swój taki specyficzny zapach. Ten zapach był lansowany w 2015 i jest jednym z bestsellerów, słuchajcie, w sklepach. Jest inspirowany francuską tutaj i włoską tutaj Rivierą, czyli taką, bym powiedziała, śródziemnomorską tematyką. Wiadomo, że tam jest sielski klimat, w ogóle przepiękny landscape, przepiękne wyspy, przepiękna pogoda i jedzonko. I w ogóle zainspirowana jest właśnie tym takim, tą atmosferą. Ona jest dostępna w 50 ml i setce. Ja mam tutaj 50, słuchajcie. Od razu jest to taki zapach bardzo soczysty, bo tam jest bergamotka, już Wam mówię, co tam jest, bardzo takie cytrusowe. I jest honeysuckle, czyli wiciokrzew, który jest taki słodki i bardzo, bardzo, bym powiedział, uwodzący. Jest też gardenia i jaśmin sambar. Ja go nie czuję. Jaśminu i bardzo dobrze, a może go czuję czasem, ale czuję ten wiciokrzew taki właśnie gdzieś tam spowijający nas. Jest wyraźna nuta tej bergamotki i od razu kojarzy nam się z takim oceanicznym, taką oceaniczną atmosferą, wyspą. No i tym ciałem, które jest nasycone tutaj słońce. A tu w opisie widzę, że nadmienili, że to jest Intoxicating and Sweet Floral Bouquet. Ja bym powiedziała, że jest taki właśnie uwodzący bardzo, gdzieś nas wciąga i właśnie jest ta soczystość, takie inspirowanie słońcem, gdzieś jest ta oceaniczna nuta i bardzo, bardzo czysta nuta, taka, bym powiedziała, przezroczysta, tak jak ta przezroczysta woda, która nas otacza na takich wyspach. Bardzo piękny zapach, ja Wam gorąco polecam. Przepięknie się rozwija na skórze. Uważam, że fajne jest dołączenie z innymi zapachami, ale na takie wyprawy czy na przykład bardzo upalne lato jest przepiękną, przepiękną propozycją. Naprawdę, uwielbiam go. Kolejnym zapachem tutaj, który jest taki niszowy, przedstawię Wam dwa niszowe zapachy, to jest Paris Riviera. Ja, jak wiecie, ja mam jeszcze jeden zapach, który uwielbiam, to jest zapach butikowy w takich bardzo minimalistycznych opakowaniach. Ten się nazywa Riviera, ja mam jeszcze Venice, którą uwielbiam, ale tamta jest bardziej taka cukierkowa, waniliowa. To jest taka zestaw zapachów właśnie skomponowanych, to jest inspiracja miejscami, gdzie Gabrielle przebywała, gdzie lubiła, to jest akurat Costa d'Azur. To jest bardzo taki świetlisty, słuchajcie, zapach, bardzo słoneczny, typowa taka, klimat taki beztroskości na French Riviera. Tam miała Chanel willę swoją, tam lubiła przebywać i tam też była jakby zainspirowana, miała swoje pomysły, oprócz tego, że odpoczywała. Już Wam prędko sprawdzę nuty, bo zapomniałam, ale jest tu dużo, dużo właśnie takiej sielskości, sycyliańska pomarańcza, jest bergamotka, jest to typowy taki zapach bardzo, słuchajcie, świetlisty, ja bym to ujęła. Macie wrażenie, że właśnie jesteście nasmarowane olejkiem, ta skóra jest właśnie naszkowana na ekspozycję słoneczną, no i gdzieś jest taka atmosfera egzotyczności i no jesteście przygotowane właśnie na te wakacje. Jest to bardzo taki wyrafinowany zapach, ja bym powiedziała.
nietuzinkowy i bym powiedziała może nie dla każdego, bo jest wyraźna taka nuta olejkowa i gdzieś tam tej gorzkiej pomarańczy. Ona wyraźnie, to właściwie też jest neroli, więc ta neroli właśnie gdzieś tam wybija się i tu nas otacza. Bardzo taki gorzki zapach, bardzo bym powiedziała, też bym powiedziała, że jest uniseksem, bo nawet bym go rekomendowała dla mężczyzn też, czemu nie, możemy używać razem. Bardzo gorzki, ale mówię, wyraźnie wbija się takie oddanie skóry nasąconej słońcem albo skóry, która dopiero będzie emanować tym słońcem i będzie właśnie jakby tutaj tym słońcem owiana. Bardzo, bardzo ciekawa kolekcja. Ja mam ochotę jeszcze na jedną, ale one są dość drogie. Słuchajcie, ja mam 40 ml. One są takie bardzo rześkie i powiedziała, że bardzo trwałe na mnie. Zwłaszcza lubię Venice, która jest no nieziemsko trwała na mnie, ale jest zupełnie z innej beczki. Jest taka bardziej waniliowa. Kolejnym zapachem, który Wam chcę przedstawić, i jest to zapach też nietuzinkowy ze specjalnej edycji Kiora w przepięknych tych takich butelkach okrągłych z magnetycznym korkiem Eden Rock. Tu jest znowu inspiracja takim lifestyle'em, bardzo bogatym lifestyle'em, gdzie właśnie celebryci lubią się przewijać, mieszkają, mają swoje wille i domy. Jest to taki cytrusowy, mineralny właśnie, bym powiedziała, typowo akwatyczny zapach, taki morski. Jest tu taki wyciąg soli, są cytrusy, takie nuty mineralne, jaśmin, lambdanum też i trochę kokosa. Oczywiście jest inspirowany francuską Rivierą i hotelem Eden Rock. Ja Wam powiem, że jak wącham ten zapach, to mam wrażenie, że jestem nad morzem. Siedzę gdzieś tam na plaży i jest taka bryza morska, oceaniczna. Naprawdę, słuchajcie, świetnie oddany. Ja bym się mogła delektować tym zapachem, bo naprawdę jak nawet nie jestem gdzieś nad morzem, to ten zapach ujmuje. Taki właśnie powiew morskiej bryzy, gdzieś tam fale biją o brzeg i taki właśnie solny też, ta solność, taki zapach minerałów, jeżeli możemy mówić w ogóle o zapachu, słuchajcie, minerałów. Ale taki ten zapach jest. Jest też skóra, która jest owinięta olejkiem, przygotowana na ekspozycję, zresztą one są takie skoncentrowane i powiem Wam, nie są takie wodniste te perfumy, trochę tak jakby olejkowate. Ale pierwsza nuta, tak jak mówię, jak on się później otwiera, to też jest może bardziej taki soczysty i bym powiedziała gorzko-słodki i tropikalny. Natomiast pierwsza nuta jest właśnie bardzo taka solna, bardzo taka bryzowa. Jeżeli ktoś lubi takie niesamowite, trochę tropikalne zapachy, to tu się odnajdzie. One też nie są tanie, ja kupiłam 40. Te zapachy się rozwijają, jest ich dość sporo. Ja mam ochotę na dwa. No ale na razie chyba sobie dam na wstrzymanie ze względu na to, że naprawdę jest to spory wydatek, bo 40 ml kosztuje 99 funtów, więc sporo. A nie można po tak później ich powąchać, no naprawdę. Słuchajcie, słoneczna bryza, gdzieś tam wiatr wieje, wy siedzicie gdzieś tam przy hotelu, albo przy basenie, albo przy oceanie nasmarowane, czekacie na to muśnięcie słońca, ale ta bryza Was owiewa, te minerały, naprawdę świetnie oddany zapach. I ostatnim zapachem, z którym tu przychodzę, tym razem wybrałam brąz Goddess of Fresh, czyli oryginalny zapach Estee Lauder, który bije rekordy popularności zawsze na lato. Teraz jest nowa odsłona, ja Wam o niej mówiłam, a nie mam jej jeszcze. Mam nadzieję, że dojdzie do mojej kolekcji. I słuchajcie, już tu sobie odświeżę, on był wydany w 2019. Ja mam wrażenie, że on był wydany wcześniej, słuchajcie, bo one, te Bronze Goddess, się pojawiały co rusz w zestawach Estee Lauder, zwłaszcza na lato. Jest tu kokonat, ktoś kto lubi kokos, słuchajcie, jest ten kokonat, jest tu kwiat tiary, jest duża dawka wanilii. No i słuchajcie, czujecie się jak, jest też bergamotka, słuchajcie, czujecie się jak właśnie bogini lata. Tak się czujecie, jakbyście właśnie jechały na wakacje, albo jesteście na wakacjach, jedziecie na tą tropikalną wyspę. No i oczywiście ciało pięknie nasmarowane, bogatym olejkiem. Tak się czujecie. To jest zapach właśnie nawet na
tych reklamach Estée Lauder to pokazują te piękne modelki na jachtach, one są przygotowane, one są celebrytkami życia, one to afirmują to życie, one się cieszą każdą minutą, każdym tym pięciominutową sławą, którą mają. No i ja to zawsze określam, że to jest taka, my tak określam, bo w ogóle Estée Lauder tak określa, że jest to wakacje w butelce, ale ja też określam, że jest to zapach bogini, bogini życia, delektowania, a zwłaszcza bogini lata. Jeżeli chcecie być taką właśnie boginką lata, polecam ten zapach, chociaż ja osobiście wolę Eau de Parfum, która jest bardziej szlachetna, bardziej szampańska i bardziej taka, bym powiedziała, ekskluzywna. I nowy zapach Nui, który ma taki troszeczkę zaostrzony, właśnie posolony kokos też. Bardzo ciekawa edycja. To by było dzisiaj na tyle. Przedstawiłam Wam cztery takie topowe zapachy, które ja uważam, że wprowadzają atmosferę tropikalnej wyspy. Jakie dzieci na egzotyczne wakacje, to warto je mieć. Albo nawet sprawić sobie właśnie takie perfumy. No i sobie wyimaginować tą tropikalną wyspę. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zapachy, właśnie takie, które Was wprowadzają w taki trans wakacji. Koniecznie mi napiszcie w komentarzach, uwielbiam je czytać. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do szerowania, słuchajcie, i do następnego. Życzę Wam cudownego dnia.